znowu to samo kopiowanie w arenie, póki arena daje nam takie możliwości. Ja tu sobie kopiuję, ale pokażę wam trik, jaki znalazłem. Jest to kopiowanie jeden po drugim, ale bez tablic iFruita, bez opuszczania sesji. Tu zrobiłem kopię, ją przestawię i tylko pokazuję, że było bez iFruita i nie musiałem opuszczać sesji, nie musiałem iść na kreatora czy fabułę i wracać na nową sesję, żeby zrobić kolejne kopie. Tylko wam pokażę, o co chodzi. Wiadomo, auto do kopiowania, no najlepiej jak ma te iFruitowskie blachy, chociaż nie musi. Minivan, motor, któryś pojazd od Benego, który możemy ulepszyć. No i wiadomo, auto na straty. No ja korzystam z tego, że mogę sobie na straty używać tych droższych aut, wtedy moje kopie są po 3 800 000. Ale tu robimy tak, jak się to robi. Xbox, ta ekipa, do której ja tutaj dołączam, PS4, tamta ekipa, coś Gameplay Sito, PS4 i ten kurde Melodin, czy jak on tam ma. Tu robimy to samo, dołączamy do tego typka, co on tam nam awczy cały czas na Xboxie. Klikamy dołącz do gry, wyskoczy pierwszy komunikat, spamujemy tutaj wszystko. Bang, 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 bang. No tu nawet nie można dołączyć, sesja zamknięta, potwierdzamy. O, akurat inne miał celowanie. Dlatego trzeba to też przespamować, bo nie wiadomo, jakie on tam ma te celowanie. No ale jest gitara, auto się nie ulepszyło. Zamieniamy auto na stratę z autem, które kopiujemy. Tu wszystko jest tak samo. Wyjeżdżamy, dostajemy czyste tablice z auta, które tracimy. To jest czysta kopia. Jakby miała takie same numerki, druga kopia te same numerki, z końcówką przykładowo 595, to jest już brudna kopia, wtedy się takich aut nie sprzedaje, trzeba je pozbyć się. Teraz tak, standardowo wzywamy mobilne centrum operacyjne, jedziemy tam zapisać kopię, nieważne czy coś tam jest, czy jest puste, to jest nieistotne. Wracamy do areny i teraz gdybyśmy weszli na pieszo, arena jest pusta, gdybyśmy wjechali tym pojazdem, utkniemy na czarnym ekranie, non stop będzie nam się ładowało te kółko, a do areny nie wejdziemy, żeby się odmrozić, trzeba będzie dołączyć do kogoś z innym trybem celowania. Jeżeli wejdę na pieszo, wejdę do areny, ale ona będzie pusta, będą moje pojazdy przy niebieskim kółku, ale nie będzie ich widać. Ja tu mam stworzony wyścig lądowy, możecie go sobie stworzyć. Patrzcie, tu mam na mapie, on mi służył do teleportu, przez inny tryb, on mi służył do teleportu. Możecie sobie go stworzyć, albo użyć, tutaj jest też bardzo blisko, też wyścig. Wyścig jest tutaj najlepszym rozwiązaniem. A wchodzę sobie, klikam D-pad w prawo. Potwierdzam te wszystkie ustawienia, które tam trzeba potwierdzić i zwyczajnie go rozpoczynam. Zatwierdź ustawienia, graj, czy na pewno chcesz rozpocząć pojedynkę. Jestem tu, gdzie się wybiera stroje, samochody, opuszczam. To po prostu opuszczam, teraz mogę wejść, wjechać do areny, auta moje będą na swoim miejscu i mogę robić drugą kopię, czyli wjechać do mechanika tym autem od Benego, dołączać do tego typka z ekipy. Jeżeli nie wierzycie, że wejdę do areny, będzie pusta, jeżeli nie zrobię tego właśnie triku z tym wyścigiem, to teraz będę robił drugą kopię i to specjalnie pokażę. Mogłem to zrobić na odwrót, ale najpierw chciałem pokazać, o co chodzi, jak kopiować jeden po drugim, żeby były te pojazdy w arenie, a teraz pokażę, że nie ściemniałem, rzeczywiście arena będzie pusta, jak wejdę na pieszo, a jak zechcę wjechać pojazdem, to nie wjadę, muszę się odmrozić przez dołączanie do kogoś z innym trybem celowania, będę w tej arenie, ale ona nadal będzie pusta. Tu przez to właśnie, że rozpoczniemy sobie ten wyścig, uruchomimy tą sesję, opuścimy nasze pojazdy, pojawią się z powrotem w
arenie i możemy je kopiować. Teraz robię właśnie drugą kopię, robię to samo. Zostaję na ulepsz od Benego, online ekipy, rankingi, Red Hot Chili Bean, tego typka w białym garniturku. I spamujemy. Nie można dołączyć, zamknięta tutaj. Wracamy do areny, znowu robimy drugą kopię, też bez tabli Zajfruta. Tu mówię bez tabli Zajfruta, to jest też jeden po drugim, bez opuszczania sesji, bez zmiany sesji, bez kreatora, bez fabuły, bez niczego. Wyjeżdżamy. Znowu nowe blachy, puste, znaczy puste, czyste z auta, które traciłem. Znowu wzywamy mobilkę, jedziemy zapisać kopię i teraz Wam pokażę właśnie, że nie ściemniałem, że wejdę do areny, będzie pusta, wjadę do areny, będę tkwił na czarnym, nieskończonym ekranie. Że no, pobawiłem się tu, bo na pierwszym koncie, znaczy na Xboxie, na pierwszej postaci, tam na facecie, co gram, no nie mam miejsca, nawet chyba nie mam, kurde, co kopiować. Może jest tam gdzieś jakieś kulawe ISI, ale na babce sobie mogę sporo dobrze kopii. No i tak się bawiłem, dzisiaj mówię, mam tych kurde deluxeów, tych Batmobili, scramjetów tu na babce nakupywane, to wykorzystam, no bo 3800 ja zarabiam na kopii, a nie tam 1700 czy 800. No i to, dobra, to jest to, o czym mówiłem. Wchodzę na pieszo, poziom warsztatu, czy poziom B1, czy poziom B2, gdzie bym nie wlazł, będzie pusto. To tu już tylko pokazuje, że nie ściemniałem, nie? No jest pusto jak skurwysyn. Ale podchodzę do kółka, no te pojazdy są, ale ich nie widać. Teraz jeszcze mogę wyjść z areny, ale jak już wjadę pojazdem, się odmrożę przez inny tryb celowania, już nie można wyjść z fabuły. Trzeba się teleportnąć na zewnątrz właśnie przez jakąś akcję. No i dobra, wjeżdżamy teraz autem. I robi się czarny ekran, brama się zamyka i tak, kurwa, siedzimy, czekamy. No nie wiedziemy choćby nie wiem co, dlatego mówię, trzeba tutaj wtedy, żeby się odmrozić, dołączyć do kogoś z innym trybem celowania. Pierwszy potwierdzamy, drugi anulujemy, no i PS4 dołącza. No i widzicie, jestem też w arenie odmrożony, ale nadal tych pojazdów nie ma teraz. Nie mogę nawet wyjść. Tu ani tytaniczna, ani nic nie pomoże. Dlatego trzeba właśnie wyjść w takim momencie na zewnątrz. Z tego. No przez ten wyścig. No i mnie wczyta do tego wyścigu, też go rozpocznę. Kliknę, uruchom sesję, opuszczę, auta wracają na miejsce i mogę robić sobie dalej kopię. Także myślę, że ten trik Wam się spodoba. Chociaż kto jak chce, no, zrobić jedną kopię, iść na kreator, wrócić z powrotem na sesję. Można robić tak, albo można skorzystać z tego sposobu. Też jest spoko. Także korzystajcie z tych kopiowań póki są, bo to... Podejrzewam, że znowu jak arenę spaczują, to już na długo, długo, bo na razie chyba wszystkie albo większość kopiowań bynajmniej odbywają się na arenie. To by było na tyle. Elo. Shut up.